Witam serdecznie. Dziś zajmiemy się recenzją termometru na podczerwień od Powerfix, który był niedawno dostępny w sieci jednych z dyskontów. Zapraszam do recenzji. Termometr laserowy, który będzie nam wskazywał, gdzie ucieka nam ciepło. Tutaj mamy informacje we wszystkich językach, przynajmniej w kilku, także i w polskim. Z informacji możemy się dowiedzieć, że możemy ustawić sobie wskaźniki na Celsjusze i Fahrenheity. Zakres pomiaru od minus 50 do plus 380 stopni. Wskaźnik wymiany baterii, automatyczne wyłączenie po około minucie. Zestawię baterię, instrukcję obsługi. No i oczywiście najważniejsze to ostrzeżenie. Uwaga, promieniowanie laserowe. Nie patrzeć w kierunku lasera. Klasa lasera jest drugi. Więc przystępujemy do otwarcia. Tak, oto wygląda nasze urządzenie. W pudełku coś jest. Nie, w pudełku już nic nie ma. A tak wygląda nasza dokumentacja odnośnie tego. I tak się prezentuje nasz termometr. Oczywiście bateria 9V. Będzie potrzebne. Naklejkę możemy ściągnąć. Tu mamy informacje o laserze. Tak oto wygląda. Tutaj mamy spust nasz. Będziemy strzelać. Instalujemy baterię. Zadziałało nam. Widzimy REF. Mieliśmy na Fahrenheity. Mamy Celsjusze. Więc laser nam wskazuje 19,5 stopnia. Ale mam na tych wskaźniku. Teraz wycelujemy w żarówkę. Trzy stopnie ma tylko żarówka. Ciekawe. Na dworze udało się osiągnąć temperaturę minus 1,3 stopnia. Jak widzimy, uruchamiamy go spustem, nie naciskamy go teraz, bo oślepniemy. Mamy 19 stopni. Żeby zatrzymać ten pomiar temperatury, naciskamy przycisk spustu i środkowy przycisk. Wtedy nam wskoczy jako referencyjny pomiar. Możemy tym urządzeniem mierzyć tak naprawdę temperaturę wszystkiego. Nawet siebie. Osiągnąłem temperaturę 32 stopni. Moje czoło jest zimne.
Termometr możemy ten używać w diagnostyce, na przykład w serwisie komputerów, czy nam jakiś podzespół przegrzewa się. Teraz mój laptop ma temperaturę 24,8 stopnia Celsjusza. Możemy mierzyć temperaturę właściwie każdej powierzchni, z jaką będzie miało styczność nasze czerwone światełko. Czy to jest, nie wiem, woda, ogień. Kurde, szkoda, że nie mam ognia żadnego tutaj przy sobie. A może mam, poczekaj. Teraz zrobimy ekstremalny test. Mamy drewniany patyczek i zapałki. Ale jak najedziemy tutaj, czyli na sam patyczek tutaj w ogniu, nie wiem czemu, ale wskazuje temperaturę 23 stopni. Patyczek ma 23. I zgas. Rekordowa temperatura, jaką nam się udało uzyskać, to 306 stopni. Więc termometr